Dzień dobry, guten morgen, jak kto woli, gdzie kto jest, gdzie ogląda. 93 dzisiaj, nie wiem czy wczoraj nie pomyliłam w tym aucie numerów moich dróg, ale dzisiaj idę z butami w ręce, bo jestem jeszcze w Wolfsburgu. Tak się to dobrze mówi? Jeszcze jest obok mnie ta perła. Ta perła jeszcze jest, kochani. Spałam do 8. Jest w tej chwili godzina przed 11. Chyba przez... No nie, nie, chyba trochę wcześniej niż przed 11. Ale jest fajnie. Jest fajnie. Jesteśmy koło jeziora. Nie wiem, czy to gęsi, czy to łabędzie. Pięknie jest koło jeziora. Jest fajny chłodzik. Wczoraj temperatura w aucie była bardzo ciepła od tego, że słońce świeciło prosto w twarz. Dziękuję za to, że ktoś mnie pochwalił, że jestem super kierowcą. Nie zdążyłam jeszcze doczytać. Tak, kochani, jestem z siebie bardzo dumna, ale jak dojadę jeszcze teraz te 500 km od Marty do domu, to powiem, że jest ok. To jest mój drugi przystanek. Wczoraj jeden u Asi, dzisiaj u Marty. I wyruszam za chwilę, jak skończę kroki ku mnie samej razem z Martą. Jak skończę kroki, to ruszę do domu. Platan czy kasztanowiec? Kasztanowiec. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Zaraz będą spadały kasztany. Ale wielkie. Zaraz będą spadały. Już spadają. Już spadają. Patrzcie, jakie kasztanowe jeże już lecą. Piękne. To już jesień, kochani. Nie chciałabym na to nadepnąć. To już jesień. Kroki ku mnie samej. 93 dzień. Kochani, tak naprawdę minęło lato. Razem ze mną minęło nam lato. I mi, i wam. W tych pięknych, gorących temperaturach minęło lato. Poczekajcie chwilę, bo jedzie maszyna i sprząta. Sprząta jesień. Mogłaby być jesień pod nogami, ale tutaj w Niemczech lubią porządek. Jak trochę za dużo liści, to już ich nie ma. Są gdzieś tu po boku. Tam. A tam jezioro i woda, i gęsi, i kaczki. Dobra, jeszcze chwilę, niech przejedzie, bo hałasuje. Gdybym miała dzisiaj podsumować kwartał, to co odkryłam w sobie? Odporność na wyższe temperatury niż 23. Chodzenie w pełnym słońcu, gdzie tego do tej pory nie robiłam. Nagrywanie kamerą do przodu, nie robiąc stopu. Odkryłam przez ten czas, jak potrafię wkurwić ludzi. Odkryłam przez ten czas, ile we mnie jeszcze jest buntu i złości. Odkryłam przez ten kwartał, co chcę robić. Kochani, jeżeli chcecie pobyć w takiej przestrzeni, gdzie spotykamy się razem, a potem jest warsztat, to piszcie do mnie. Piszcie. Będziecie, będę i ja. I Marta. Ja chcę być w takiej przestrzeni. Bo ja przez ten weekend na przykład odkryłam, jak to jest, jak jest dobrze, jak jest z innymi dobrze. I tego tak naprawdę gdzieś tam chcemy. Ja tak chciałam, ja taką się poznałam, bo chciałam po prostu iść popatrzeć do ludzi, iść popatrzeć w oczy innych ludzi, co podobnie myślą, co podobnie patrzą. Nie wiedziałam, co tam znajdę. Ja nie wiedziałam, jakie oczy znajdę, ale tak chciałam. I tam Gosię tam znalazłam. I tak jest. Już nie pamiętam nawet, o czym tam mówili, ale... Ja mówiłam? Tak, ja potem mówiłam z Gosią poznałam następnych. I tak ja mówiłam o dwupunkcie, mówiłam o kwantowym doświadczaniu. Tak. Pokazywałam na dorodnych facetach, którzy tak naprawdę pod wpływem swojego serca i mojego lekkiego dotyku, tej mojej pomocy, wiecie, tej malutkiej, łamali się jak zapałki, płakali, trzęśli się jak galaretka. Buntowali. Taki bunt też był i wczoraj, przedwczoraj.
Ale to jest nieuniknione, to jest nieodzowna część naszej zmiany. Bo żeby była zmiana, to najpierw musi być ten bunt, żeby nam podpowiedział, że jest coś, czego nie chcemy. I ja, kochani, przez ten kwartał, przez tą letnią porę roku zobaczyłam, że mogę pójść w wielkim słońcu, choć nie jest to komfort mojego chodzenia. Komfort mojego chodzenia jest teraz. Teraz. Kiedy pogoda jest taka 19, 20, 21, kiedy wieje taki mały wiatr, kiedy słychać go w moich uszach i czasami też słychać tutaj. Jeżeli chcecie takie spotkanie, 20, 30, 40 osób, gdzie posłuchacie ciekawych ludzi, wy wybieracie tych ludzi, a my tam po prostu jesteśmy i jesteśmy dla siebie nawzajem. Potem, jeżeli macie ochotę podoświadczać tego, czego doświadczyła Marta w niedzielę, czyli tej pierwszej swojej neurokreski, to ja was serdecznie zapraszam. Piszcie, a stworzymy taki termin, który będzie idealny dla nas wszystkich. Bo w momencie, kiedy pojawia się przestrzeń, pojawia się myśl, kiedy pojawiają się znaki, tak jak się pojawiały wczoraj. I wczoraj to też przyszło w znaku, dlatego to dzisiaj mówię. Skoro my przyszło. Po prostu mówiłyśmy, że my chcemy częściej, żeby było dobrze. Tak. Częściej, żeby było dobrze. Było tak dobrze, że chcieliśmy częściej, żeby było dobrze. Dlatego otwierajcie się, kochani. Piszcie, mówcie. A termin zawsze da się zrobić. Kolejne moje warsztaty, które poprowadzę 4, 5, 6 października, są w Kwiecach. Pola morficzne i rysunek. Czekaj, Martynia, chwilę. Pola morficzne i rysunek neurograficzny. Potem myślę, że kolejne będą w Nowym Mieście, bo Kasia ma ogromne pragnienie, żebyśmy się tam raz jeszcze spotkali właśnie na takich warsztatach. 3 dni głębokich doświadczeń. Dla tych wszystkich odważnych, którzy chcą poczuć coś jeszcze głębiej. Jeszcze głębiej dla tych, którzy być może nie całkiem otworzyli się w niedzielę, a mają też ochotę pobyć w tej przestrzeni. To kochani, dajcie znać, dajcie. Bo ja, wiecie, każdy termin może mi pasować. Taką mam pracę, bo robię to, co kocham. Więc dopasowuję Jasię. Jasię dopasowuję. Dzisiaj byłam z Martą i Marta prezentowała mi nowy plecak. A mój, jak dostałam nowy do ręki, pękło. Pękło ucho. Ucho pękła, ta pękła. I mam to zawiązane z tyłu. Więc czas na nowy plecak. Przepiękny, skórzany, niebieski. Pasujący do żółtej kurtki. I tak właśnie, kochani, zaczyna się nowe. Trzeba wyrzucić stary plecak, zdjąć ten ciężar, wyrzucić te wszystkie kartki, karteczki, pierdołki, które są niepotrzebne, a zostawić to, co w drodze wiem, że się przyda. W kolejnym kwartale pewnie otworzę plecak i zobaczę, które pierdołki stamtąd znowu nie są potrzebne i robią tylko niepotrzebny ciężar. I tak, kochani, zaczyna się jesień. Jeszcze może 2 dni do tej jesieni, 3. Ale też tak zaczęłam to moje maszerowanie końcóweczką wiosny i 3 dniami przed latem. Dlatego ten kwartał dla mnie jeden już jest zamknięty. Już jestem w jesieni, już jestem w tych kolorach borda, żółci, pomarańczu. No i zieleni też jeszcze, bo ona jeszcze by szła tutaj i tu, gdzie my mieszkamy. Będzie jeszcze bardzo długo z nami ta zieleń. Ona tak szybko nie gaśnie. Czasami jeszcze w grudniu jest tak zielono jak wiosną. Ale dla mnie to już jest druga pora roku. Kochani, 1/4 mojego wyzwania. Marta, 1/4 mojego wyzwania już jest za mną. Wiecie, jak było na początku trudno, kiedy sobie stawiałam 17 czerwca pierwszy krok? Dzisiaj jest 17 dzień września. A ja mówię, kochani, witam was w nowej porze roku, w jesieni. W kolorach, w transformacji. Co ja jeszcze znajdę? Co jeszcze znajdę? Ile razy jeszcze się żachnę? Ile razy jeszcze po
pojawi się na tej mojej twarzy ten cholerny grymas. A to byś chciała, żeby gładko. No nie da się gładko. Ale też już widzę, kiedy zamknąć pysk. Przepraszam za wyrażenie. Ale kiedy zamknąć buzię i pozwolić, żeby coś przeszło, żeby się zadziało w przestrzeni. Niekoniecznie skomentowane moim zdaniem. Człowiek się też uczy. Uczy się. Wiecie, czy łatwo jest tak pochylać głowę? Co się pojawia w środku wtedy? Jak to nazwać? Jakim to nazwać uczuciem? Właśnie. Pokora, ale pokorę się robi, kiedy się schyla tą głowę i jest się w tym świadomym doświadczeniu. Jest się tym świadkiem miłości, które się pojawia. Ale pierwsze uczucie, które się pojawia, wiecie, to pojawia się jednak mimo wszystko ten wstyd, o którym już tyle razy mówiłam. Czy wy mówiliście, czy na warsztatach pojawiał się wstyd. A wszechświat mówi, masz, sprawdź się jeszcze po troszku. Zobacz, co czujesz w środku. Może zakłopotanie, może wstyd, może lęk przed odrzuceniem. Zobaczcie, co się, kurczę, stań. Stań, bo trochę zapchało. No, pod górkę tam. Pod górkę też, ale pojawia się to wspomnienie doświadczenia, wspomnienie ludzi, którzy pracują z takimi samymi problemami, z takimi samymi. Czy można się żachnąć na Martę? Można. Czy można się żachnąć? Można. 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 Ale to nie dlatego, że Marta jest neutralna, rozumiecie? Tylko to, co w nas się pojawia. To żachnięcie pokazuje, że jeszcze gdzieś dotknęła strunę, która zadźwięczała. No zadźwięczała. I czy bym szła sama, czy bym szła z Martą, czy bym szła z kim innym? Kiedy mam doświadczenie, to ja o nim mówię. Może niekoniecznie muszę ściągnąć majtki i pokazać cały tyłek, rozumiecie, o co chodzi? Żeby się roznegliżować do takiego punktu, że będę szła drogą pątnika, nie? Czuć? No, ale co to za zapach? Niecierpek. Ja Niecierpek? Tak. Tu się zaczyna, a tam będzie dalej. To nie? Tutaj? Tak, ale tam są takie jeszcze duże, bo to jest niecierpek mały. A tam jest niecierpek duży, choć spokojnie. Ale zapach. Tego się nie da przekazać, ale to jest taki bardzo słodki, intensywny zapach w lesie. Słodki jak owoc, aromatyczny jak jaśmień jakiś. Tak pachnie bardzo. I rozlewa się na cały las. Pachnie, bardzo pachnie. I to jest właśnie ta uważność w drodze, kiedy ciało jeszcze wyrzuca rzeczy, ale ty i tak odczuwasz już dookoła to, co jest. Czujesz, słyszysz, wąchasz, odbierasz. Nagrywam to teraz, kochani, dlatego że przede mną prawie ponad 5 godzin drogi. A czy się chce maszerować jeszcze po tym, jak człowiek skupia się na drodze? Teraz pojadę już całkiem sama. Wesoły autobus się rozpakował. Teraz będę jechała sama ze swoją myślą. Ze swoją kreacją tego, co przyszło w drodze. Dlatego jeżeli macie ochotę i jesteście zainteresowani takim większym spotkaniem, gdzie ta inwestycja w was samych da wam przeogromną moc do tworzenia siebie trochę inaczej, z innego punktu widzenia. Będziemy mówić o czym, Marta? O świadomości. O zmianie. O zaufaniu. O zaufaniu, tak. Jutro spotkanie pod szczęśliwą siódemką do bajki, która jest... do bajki, która nosi tytuł Portier w domu publicznym. Tak, taki tytuł nosi bajka. Jadąc wczoraj zastanawiałam się z Martą, mówię, jaki tytuł na spotkaniu pod szczęśliwą siódemką, więc jest to zaufanie. Zaufanie. Jakkolwiek byście nie rozumieli to zaufanie, czy do siebie, czy do kogoś, to w momencie, kiedy jutro odczytam wam tę bajkę, poczujecie, co jest dla was i o jakie zaufanie chodzi. Dla każdego, tak jak mówię, będzie to inne zaufanie.
I tak będziemy mówić o zaufaniu. Będziemy mówić o tym, co nam szkodzi. A mówię o takich spotkaniach, kochani, gdzie chcemy też tam poznać siebie trochę inaczej. I piszcie, czego jeszcze chcielibyście doświadczyć, co nowego poznać, co zobaczyć. Co Was interesuje? Interesuje Was środek, czy to, co na zewnątrz, czy może jakaś teoria spiskowa, która Wam nie daje spokoju. Zastanówcie się, czego potrzebujecie. I poślijcie te wici dalej. Poślijcie te wici dalej. A wszystko zdarzyć się może. O właśnie tak. O właśnie tak. Wielki dzień. Czasami nie potrzeba słów w ogóle. To jest duży macie, tak zobaczę. Olbrzymi chyba się nazywa. To fioletowe? Tak. Ja się nie znam, ale to akurat wiem. A ja się nie znam, ale to akurat wiem. Wejdę tam bliżej, żeby Wam pokazać te groszki. A to wygląda jak taka... Kochani, to wygląda jak orchidea. Wow. Patrzcie, patrzcie. Czekajcie, pokrzywa. Ale popatrz. O, strzeliło mi strzeliło mi. Zobaczcie, wygląda jak orchidea. Śliczna. Nawet ma ten taki... Pięknie. Pięknie wygląda. Patrzcie, jak to strzela. Patrzcie, nasionka wypuściło, strzeliło. Patrzcie, patrzcie, jak strzela. Ale fajnie. Właśnie taka gośka przyjdzie, nasionka rozpuści. Właśnie o to chodzi. Czekajcie, jeszcze tutaj. Gdzie on tu wlazł? Jak? Patrzcie. Wlazł tutaj, daleko. Marta, pstryknij ten grubasek. Nie, tamten lepiej chyba. Ten był tam dalej. A, fajne. Fajne doświadczenie. Nasionka, tam są nasionka. Tak się, kochani, właśnie rozsiewa. Ależ przepiękne, naprawdę. Przepiękny kwiat. Leśna orchidea, tak bym powiedziała. Czekajcie, buty trzeba zabrać, żebym nie zapomniała, bo nigdy ich ze sobą nie mam. A jak je tak zostawię, to w ręce luźno i mogę ich zapomnieć. Przypomni mi się, gdy auta wsiądę, że nie mam. Tak, i wracam teraz do moich kominów z głową pełną projektów, Marta. Pełną projektów. Miejsce jest. Teraz tylko piękna energia miłości, która to wszystko rozdmucha. Dam Wam znać, ale Wy też dajcie znać, czego szukacie na swoich ścieżkach, czego potrzebujecie. Czy dobrze mówię? Czy dobrze pytam? Dziękuję za wszystkich nowych subskrybentów, którzy się pojawili przez ostatnie dni. Dziękuję za zaufanie. Mowa o zaufaniu już po raz który dzisiaj. W ogóle z Martą o zaufaniu to ja rozmawiam chyba od początku. Chyba od 2 miesięcy na pewno. Na pewno, ale o zaufaniu tak. Wtedy, kiedy przyjechałaś do mnie po tym szkoleniu w Köln. Aha. Chyba pojawiło się po raz pierwszy. I też pamiętam, że pojawiła się jakaś siódemka z takim tematem o zaufaniu. Ale tutaj dzięki właśnie tej... Czuję. Dzięki tej bajce. Tak. Słodko jest w lesie, tak. Bardzo słodko. No ale przerwałam cię. No nic, już uciekło. Będzie, nie, wróci się. Ten, że wróć. Pojawiła się siódemka zaufania. Tak, ale teraz też dzięki tej bajce. Bo pamiętam tytuł. Wyjeżdżałam i przeczytałam, bo mówię, różnie to będzie.
w drodze, może będę wracała w środę, a może będę wracała później, to dobrze pamiętać bajkę. I tam pojawia się właśnie zaufanie. Zapraszam Was na poczucie zaufania. Ale to jest duże. Patrzcie, jaki ten niecierpek jest duży. Olbrzymi chyba jest, patrzcie. O, on tam nade mną, o taki duży jest. Patrzcie, jaki jest ogromny. Ale ma niebywałe kwiaty. Przepiękne. A my szukamy orchidei gdzieś w ciepłych krajach. A u nas takie piękne kwiaty w lesie. A wow, 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 same te. Same orzeszki bukowe. Wiecie, jakie bukowe też mają kolce? Patrzcie, wszędzie to brązowe, to bukowe orzeszki. Bukowe. Zapraszam Was, kochani, również na to, abyście zechcieli wziąć udział tylko w rysunku neurograficznym. Abyście poczuli, jak możecie uwolnić siebie z tej najbardziej uciskającej Was klatki, którą jest podświadomość. Nie w 100%, ale po kawałeczku, zawsze ona będzie otwierała te swoje krateczki, żeby coś mogło wyjść. Coś małego na początek, może coś grubego, a może coś takiego, z czym nie dajecie sobie rady po drodze. A ja Was wspomogę kwantowym cudem, dwupunktem, matrycą energetyczną, polem morficznym, intencją, polem serca, tą zieloną przestrzenią transformacji, w której można zrobić wszystko, można poczuć swoje piękno, można oddychać lekkością, można oddychać śpiewem ptaków, można oddychać zapachem tego leśnego storczyka. I przychodzi lekkość i odpuszczają wszystkie smutki. Tyle, kochani, dzisiaj z tej mojej leśnej ścieżki z Martą jeszcze w Wolfsburgu. Ja za chwilę umoszczę się w moim Citroenie i będę pruła przed siebie. Będę pruła z intencją. Marta całą wodę wylała. Zakończyła w Lubuskim. Zakończyła w Lubuskim. Woda ze studni. Czysta, zdrowa, z intencją. Z informacją. Tak, intencja to nic innego jak informacja, która zasiliła tę wodę. A Marta, gdybyście widzieli, z jaką wiarą na autostradzie, przy otwartym oknie, kropiła tą wodą całą trasę, że to było po prostu bajeczne, jak szła i kropiła. To się nazywa wiara. To się nazywa wiara. Jeszcze trochę po tej miękkiej trawie, niech się omyją nogi z leśnych ścieżek. I tyle, kochani, na dzisiaj. Jutro już przy kominach widzimy się gdzieś na moich polach i łąkach. Martynia, dzięki Tobie za cudowne dni wspólne. Joasi, dziękuję za to, że była. Za to, że znalazła inną Joasię. Nie wiem, czy inną, ale na pewno inna. Tak jak ja poszukałam czegoś innego w sobie, Marta zapewne też. O tak, o tak, o tak, o tak. Zawsze, bo siebie możemy zobaczyć, że możemy sobie teoretyzować, sobie chodzić po lesie, nie? Po lesie, po lesie, sami ze sobą i mówić, jacy spokojni jesteśmy. Pojedź ze mną autem. Pojedź ze mną. Dopiero w relacjach, w sytuacjach, przez działanie, przez decyzję okazuje się, co faktycznie jest w środku. Tak. A jak jesteś w grupie z innymi osobami, to już pomijając to wszystko dobrze mi,
to jeszcze widzisz, gdy inni coś pracują ze sobą, to nagle coś się pojawia, że... Że to też twoje, nie? Że tak naprawdę, tak. Że to też moje. Że tak. Twoje, że moje. Coś można odnaleźć. Nie mówię, że wszystkie twoje jest moje, ale tak, tak, ja sobie tak. Jako lustro mi się u mnie pojawia. Co tam... Jak ty to mówisz? Gdzie mi jeszcze niewygodnie? Co za zakrętem? Co za zakrętem, tak, ale gdzie mi jeszcze niewygodnie? Czy już mi tak jest dobrze zupełnie? Czy jeszcze mi jest gdzieś niewygodnie? Kochani, Marta ma tu piękne ścieżki. No. Tak trudno jest... Tak, trudno jest... no powiedzieć stop, koniec nagrywania. Zobaczcie, ja wam tak się odwrócę w kółeczko, jak my idziemy, jaka tutaj jest przestrzeń. Zobaczcie, jakie tutaj są drogi. I tak naprawdę dookoła tylko zielono, a tam gdzieś jeszcze z boku prześwituje tafla jeziora. Śpiewają jeszcze. Następnym razem tak. Na grzyby pójdzie. O Jezu, to następnym razem to kiedy bym musiała przyjechać? W październiku? Żeby pójść na grzyby. W październiku? W listopadzie? W grudniu może jeszcze jakieś są. Ale ja też wierzę, że do tego czasu to jeszcze gdzieś się spotkamy. Może u Kasi w Nowym Mieście. A może gdzieś tutaj. Ja myślę o Polsce, kochani. Myślę o Polsce, mówiąc tutaj, jestem myślami tam. To tak właśnie jest, że jak ja się nie określam, o czym ja myślę, to wy możecie sobie pomyśleć, jak ja mówię tutaj, że myślę o Niemczech. O Wolfsburgu, tak. Tak, tak, tak. Ja też tam, gdzie mieszkam, mam piękną salę. Marta zna tą salę, bo odbyła się tam pierwsza niemiecka enklawa światła. Tam jest moje miejsce warsztatowe. Jest przepiękne miejsce. Bardzo klimatyczne, spokojne. Takie otulające, gdzie można popłakać, pokrzyczeć, potupać. I nie tylko. Można się podenerwować również. Tyle, kochani, dzisiaj z tej drogi. Naprawdę. Ja zmykam. Za chwilę wsiadam do auta i jadę. Z intencją szczęśliwości, szerokości i tak spełnienia w każdym oddechu i kroku. Czy on zawsze świadomy? Na pewno nie, ale w większości, kiedy czujesz pod stopami drogę, to jest okej. Dzięki i do zobaczenia. Jak to mówią? Siema. Siema. Nara. Papa. Siema, nara, papa.